Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Przeżywszy wielkie wzruszenie zwiastowania, Maryja nie pozostała rozkoszując się nim w samotności. Ona pokonuje najwyższe góry. Ten, kto nosi Chrystusa w sercu, może naprawdę pokonać wszelkie trudności. Miłość Chrystusa kieruje nas do innych, ukazuje nam drogę przez wielkie przeszkody, jakie stoją między nami. Narodziny Boga w sercu człowieka wierzącego umożliwiają spotkania dwojga osób, jakie nastąpiło między Maryją i Elżbietą. Te dwie kobiety, tak odległe wiekiem, były sobie tak bliskie sercem. Istniała między nimi wzajemna więź, płynąca z osobistych doświadczeń w sprawach Bożych. Elżbieta poznaje w Maryi matkę swojego Pana. Widzi ją, jej szczęście, nazywa ją błogosławioną. Jakie to jest ważne, by tak żyć, aby budzić kogoś, budzić coś w człowieku, wydobywać z niego jego wewnętrzne piękno. Możemy wejść w tajemnicę życia kogoś drugiego, przy okazji dając coś z siebie, ze swojego ducha, swoich poglądów, swojej pasji. Warto zobaczyć, że w drugim człowieku jest Boża tajemnica, większa od tego człowieka. Przez spotkanie z drugą osobą my możemy dotrzeć do samego Boga. Kiedy dwoje ludzi tak naprawdę się spotyka, wtedy w drugim coś ożywa, coś się budzi. Niekiedy ta droga do bliźniego jest bardzo długa, może dłuższa niż Maryi do Elżbiety. Jeżeli ktoś nas spotyka, mówi słowa powitania, podaje rękę, to jeszcze nie oznacza, że do nas dotarł. Musimy coś opuścić, z czegoś wyjść, coś stracić. Bo spotkać się, to pójść do drugiego bez uprzedzeń i pozdrowić go, tak aby odczuł nasze błogosławieństwo w słowach, tak jak było to w spotkaniu z Elżbietą. Może przez nasze pozdrowienie spojrzeć na samego siebie z wiarą, że jest bardzo ważny dla Boga i ludzi. Coś się w nim poruszy, coś, co wydawało się niemożliwe. Tymczasem okazuje się, że u Boga w naszych spotkaniach wszystko jest możliwe.